Wstrząsający raport. Tysiące księży pedofilów, Francja, 3,2 tysięcy. Księży pedofilów w ciągu ostatnich 70 lat. W ciągu ostatnich 70 lat w kościele katolickim we Francji od 2900 do 3200 księży i zakonników popełniło przestępstwa seksualne względem nieletnich, ocenił w rozmowie z AFP Jean Martsouf. Urzędnik stoi na czele komisji do spraw nadużyć seksualnych w kościele. Raport kierowanej przez Jeana Martsouf komisji, który podsumowuje jej blisko 2,5-roczną działalność, ma być opublikowany we Francji we wtorek. Komisja, opierając się na dokumentach archiwalnych kościelnych i świeckich, w tym sądowych, a także na świadectwach ofiar oraz publikacjach prasowych z lat 1952-2021 ustaliła, że na całą grupę 115 tysięcy francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat przypada od 2,9 tysięcy do 3,2 tysięcy duchownych, którzy dopuścili się molestowania i gwałtów na nieletnich. Dzisiaj lepiej rozumiem, na czym polega cierpienie. Raport liczy ponad 2500 stron, zaznaczył 72-letni Jean Martsouf, który przed 3 laty podjął się trudnej misji kierowania pracami komisji badającej przypadki pedofilii w kościele. Dzisiaj lepiej rozumiem, na czym polega ludzkie cierpienie, powiedział w rozmowie z agencją AFP. Wielu członków komisji, ale także przedstawicieli hierarchii kościelnej chwali Jean Martsouf za jego prawość i uczciwość. Wszyscy podkreślają, że jest mężem stanu i tytanem pracy, pisze AFP w przededniu publikacji raportu. Agencja dodaje, że także ofiary pedofilii oraz ich rodziny wydają się być usatysfakcjonowane sposobem prowadzenia dochodzenia, choć jeszcze w 2019 rok pojawiały się głosy, że komisja, na której czele stoi gorliwie praktykujący katolik Jean Martsouf i której prace są finansowane przez episkopat, tudzież francuskie zgromadzenia zakonne pragnące samooczyszczenia, nie gwarantuje bezstronności. Dzisiaj takie głosy należą do rzadkości, zauważa francuska agencja. Raport ma zadanie przedstawić przede wszystkim dane liczbowe, w tym liczbę ofiar księży pedofilów. Autorzy raportu postarali się też o porównanie sytuacji w kościele z innymi francuskimi instytucjami, szkołami, klubami sportowymi, kołami zainteresowań i rodzinami. Mechanizmy instytucjonalne i kulturowe. Jedna z części sprawozdania jest poświęcona analizie mechanizmów instytucjonalnych oraz kulturowych, które umożliwiały molestowanie nieletnich i skuteczne ukrywanie takich przypadków, zapowiada AFK na podstawie rozmowy z przewodniczącym CIASE. Ostatnia część raportu zawiera zaś 45 rekomendacji na przyszłość dotyczących tego, jak wykluczyć przestępczość seksualną względem nieletnich w kościele. Komisja została powołana z inicjatywy Episkopatu Francji w 2019 rok jako Krajowy Zespół Przesłuchujący do spraw zbadania przypadków pedofilii. Tym samym biskupi przyjęli odpowiedzialność za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zgadzając się przy tym na udzielenie pomocy finansowej ofiarom przestępstw pedofilii. Pomoc ta będzie finansowana z funduszu doraźnego i wydzielana przez niezależny organ pomocowy, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o pomocy w granicach możliwości funduszu. Francuscy biskupi postanowili również, że w każdy trzeci piątek Wielkiego Postu w całej Francji wierni będą się modlić za ofiary pedofilii. Biskupi zdecydowali się także na powołanie do życia międzydiecezjalnego kanonicznego sądu karnego, rozpatrującego przestępstwa seksualne kleru wobec dzieci i młodzieży.